Zapraszamy Państwa na rozmowy. Rozmowy pod hasłem Zaklęte rewiry. Dlaczego? Dlatego, że będziemy odwiedzać restauracje kochane przez Polaków, przez lokalsów w poszczególnych miastach. Zaklęte rewiry to będzie nasz przewodnik po nowoczesnej polskiej gastronomii, bo dzieje się w niej ostatnio bardzo, bardzo wiele, zarówno dramatycznego, związanego niestety z czasem złym, w którym żyjemy, ale też i pojawiło się nowe pokolenie gastronomików, pojawiły się zupełnie nowe koncepty kulinarne. Warto przyjrzeć się, jak żyje, jak czuje się dzisiaj polska gastronomia. Cześć Tomku. Bardzo bym cię prosiła, żebyś powiedział nam, za co twoi goście kochają twoją restaurację Molam. Nasi goście kochają Molam za nietypowe tajskie smaki, które mogą nas znaleźć, za gościnność, którą im dajemy i za koncept food sharingu, czyli tą możliwość dzielenia się jedzeniem. Molam. Ta nazwa padała bardzo często, jak pytaliśmy mieszkańców Krakowa o najbardziej kochaną przez nich restaurację. Powiedz, dlaczego akurat tajskie jedzenie cieszy się taką popularnością i miłością wśród krakowian? Jest to szalenie zaskakujące i bardzo miłe. Ja chciałbym podziękować. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardziej Molam niż tajskie jedzenie. Myślę, że każde dobre jedzenie jest kochane w Krakowie, natomiast w Molam postanowiliśmy przełożyć dużo elementów, które widzieliśmy w trakcie naszych podróży po Tajlandii, w trakcie moich staży w tajskich miejscach i pracy w Londynie. I my chcieliśmy złożyć takie miejsce, które będzie dawało gościom wiele elementów, będzie dawało fantastyczne jedzenie, którego takie nietypowe tajskie, niezwykły tajski typowy projekt, który ma saigonki, pattaya, 7 rodzajów curry z 4 mięsami do wyboru, tylko te szalone smaki, które Tajowie serwują sobie nawzajem, bardziej niż to, co serwują nam. Chcieliśmy mieć gościnność, o której mówiłem już wcześniej. To przyjęcie gościa, którego przyjmujemy tak, jakby był naszym przyjacielem, którego dawno nie widzieliśmy i które było super ważne. Również ta koncepcja, gdzie my stawiamy ryż na stole i pozwalamy się dzielić wszystkimi daniami, które są dookoła, czyli taki sposób jedzenia, który jest przełożony jakby bezpośrednio z tego, co się dzieje w Tajlandii. I my chcieliśmy dać te wszystkie szalone rzeczy, które widzieliśmy gdzieś indziej i ubrać je do tego szaloną muzyką z końca lat 60., fajnym designem, świetnymi koktajlami. I myślę, że to wszystko razem złożyło się na to, że ludzie tak bardzo lubią Molam. Ja sam jestem zaskoczony tym, co mówiłaś wcześniej, że tak dużo osób to mówi. Powiedz proszę, dlaczego DJ, a taka jest twoja historia, zajął się kuchnią? Ja wyjechałem do Wielkiej Brytanii 22 lata temu. Ja w tej Wielkiej Brytanii byłem przez 20 lat. I ja wyjechałem do Wielkiej Brytanii dlatego, że pod koniec swoich studiów w Krakowie ja bardzo intensywnie grałem muzykę jungle, drum and bass, oldschoolowy hardcore i tego typu różne inne wymysły. Natomiast to są czasy, kiedy nie można sobie ściągnąć płyty z internetu. Można ją jedynie kupić w formie winylu. Czasy CD playerów jeszcze były bardzo odległe wtedy.
No i najbliższe jakieś dwa rozsądne sklepy były gdzieś w Berlinie, ale Berlin wtedy był o wiele bardziej hardhouse'owo-techniczny niż ta strona, którą ja grałem, czyli wszystkie te złamane bity z Wielkiej Brytanii. Naturalną konsekwencją było to, że musiałem pojechać do Wielkiej Brytanii i pójść na imprezy z DJ-ami, o których tylko słyszałem z płyt. I ja się znalazłem w Wielkiej Brytanii i w tej Wielkiej Brytanii ja zacząłem tą muzykę grać, ale ja w Wielkiej Brytanii też zacząłem nagle trafiać do restauracji jeść różne jedzenie. I to był chyba jakiś konsekwencją mojego wyjazdu do Wielkiej Brytanii, była moja edukacja kulinarna i jednocześnie konsekwencją wyjazdu do Wielkiej Brytanii była też możliwość jeżdżenia w wiele zakątków świata. I ja chcąc nie chcąc trafiłem w pewnym momencie do Tajlandii, gdzie zostałem bardzo zaskoczony tym, co tam znalazłem, szczególnie z kulinarnego punktu widzenia, jak również z drugiego, bo Tajowie są strasznie miłymi ludźmi. No i to jest jakby w takim dużym skrócie przyczyna, skąd DJ z nienacka stał się kucharzem. Ale obydwie te rzeczy można, jakby mają wspólny mianownik, bo zarówno DJ, jak i kucharz czyni przestrzeń dla ludzi, do ich spotkań, do wymiany myśli i wrażeń fajną, tak? Zarówno jedna, jak i druga profesja zajmuje się tym samym. Może warto tutaj zaznaczyć, że z twojej wypowiedzi wynika, że w DNA Molam jest właśnie muzyka. I powiedz proszę, dlaczego połączenie muzyki i jedzenia przez 20 lat zaowocowało otworzeniem tej restauracji? Na pewno fakt, że ja byłem DJ-em i że zamieszkałem w Anglii i mogłem tam smakować różnych rzeczy, chodzić do różnych restauracji, spowodowało, że otwarłem takie, a nie inne molam. Miejsca, w których pracowałem w Londynie, też na pewno odcisnęły Może na mnie. Powiedz, w jakich pracowałeś, bo to jest warte usłyszenia. No, ja pracowałem w wielu miejscach, natomiast te, które odcisnęły największy taki jakiś odcisk na mnie, jak chodzi o to, jak ja zacząłem myśleć o restauracji jako miejscu, to był Kiln, który jest na Soho w Londynie, i Smoking Goat, który również jest na Soho, a potem otworzyliśmy kolejny na Shoreditch. I to były takie dwa miejsca, które No i trzecie w serwowały. Bangkoku, prawda? Ja w Bangkoku jakby w dwóch miejscach miałem szczęście robić się staże i to był Bolan, który jest Michelinową restauracją i jej siostra R, która jest bardziej takim przystępnym miejscem, ale również fantastycznym i w którym bardzo fajne rzeczy gotowałem i wielu rzeczy się nauczyłem i też jakby na północnym wschodzie Tajlandii, będąc w Udon Thani, to już pod granicą laotańską, byłem w innym miejscu, które się nazywa Samoyen Sounds, które też ma przepiękne jedzenie i wielu rzeczy się tam nauczyłem. I tego typu miejsca jakby spowodowały, że Molam wygląda tak, jak wygląda. Warto również wspomnieć, że Molam prowadzisz ze swoją partnerką, z Kariną, czyli absorbuje to dosyć dużą część również twojego prywatnego życia. Moja narzeczona jest menadżerem w Molam i my byliśmy troszkę przestraszeni na początku, myśląc o tym, że będziemy pracować ze sobą. I to nigdy nie jest łatwe, bo trudno jest często wyciągnąć się jakby swoje personalne rzeczy, postawić je obok i spojrzeć na to z perspektywy tylko i wyłącznie restauracji i związku menadżera z szefem kuchni, ale jak na razie nam się dobrze to udaje. Ja muszę powiedzieć, że nie byłoby Molam takie, jakie jest, gdyby nie było Kariny. Karina tak, jest ona jest znana z otwartości, gościnności. Teraz chciałam zadać pytanie związane z mniej przyjemną częścią waszego życia, czyli z pandemią, z dzisiejszą sytuacją. I jakbyś się odniósł, czy rzeczywiście ta cała sytuacja wpłynęła na poziom waszych dochodów i jak się w tym wszystkim odnaleźliście? My przyjęliśmy strategię taką, że my będziemy dalej robić to,
to, co robimy najlepiej, czyli fantastyczne tajskie jedzenie i fantastyczny serwis, aczkolwiek my mówimy tutaj o hospitality, czyli gościnności. My cały czas staramy się dawać jakby jak najwięcej z tej gościnności, również przez ten telefon. My możemy myśleć, że to jest strasznie nieważny fragment, ale czy można by myśleć, że to jest nieważny fragment? To jest tylko wzięcie zamówienia, które ktoś potem musi zrobić, ale to jest super ważny element. My staramy się rozmawiać z gośćmi, pytamy, jak się mają, co się u nich dzieje. Oni odpowiadają nam, że u nich jest tak i nagle ta rozmowa przestaje być tylko zwykłym zamówieniem, staje się kontaktem międzyludzkim i to samo robiliśmy wcześniej jakby w restauracji, gdzie kelner nie miał przyjść tylko zabrać zamówienia, ale być taką osobą, z którą jest jakiś kontakt. My cały czas próbujemy to robić. Jakbyś przedstawił na liczbach, w jaki sposób ten rok ma się do roku ubiegłego, bo Molam jest od ilu lat na rynku? Molam otworzył się w tamtym roku w kwietniu. My tak naprawdę... Czyli ma półtora teraz, roku. Półtorej roku, tak. Mhm. I tak, ma półtora roku. Z tym, że jakby otworzyli się w kwietniu, więc teraz jeżeli ja miałbym porównywać różne miesiące, tak, to jeżeli bym porównał na przykład pierwszy kwartał poprzedniego roku, znaczy roku 2019, to my nie byliśmy otwarci, styczeń, luty, marzec. Natomiast pierwszy kwartał tego roku, zanim była pandemia, czyli mówimy tutaj styczeń, luty, marzec 2020, to my zawsze byliśmy bardzo mocno straszeni tym, jak ciężki jest styczeń, jak ciężki jest luty, dwa najgorsze miesiące. Styczeń i luty były trzecim i czwartym najlepszym miesiącem jakby zarobkowo w historii Molam. Nam ten rok zaczął się super. Naprawdę byliśmy rozpędzeni, wszystko super działało i było ekstra. Marzec był świetnym miesiącem, oczywiście do 13, bo potem nas zamknięto. I trudno jakby to porównać do poprzedniego roku. Myślę, że gdybyśmy byli otwarci w poprzednim roku, to rzeczywiście byłyby to lepsze miesiące. Jak chodzi o drugi kwartał, no to automatycznie zamknięcie, otwarcie w połowie maja i czerwiec, to różnice w porównaniu do tego, gdy byliśmy otwarci, kiedy się otwieraliśmy na początku kwietnia, maj i czerwiec, no to wtedy mieliśmy strasznie duży ruch, bo byliśmy nową restauracją, każdy chciał to sprawdzić i nikt nie wiedział, o co chodzi. Niesamowite dziwne rzeczy dla wszystkich sprzedawaliśmy i no i to bardzo duży spadek, jak chodzi... Procentowo jakbyś określił? Procentowo powiedziałbym, że jest to około 75% spadku, czyli byliśmy na poziomie 25% tego, co byliśmy rok wcześniej. I teraz przechodząc do kwartału numer 3, tutaj mamy lipiec, sierpień, wrzesień. I teraz tak, my otworzyliśmy w maju, w czerwcu, zaczęły się otwierać granice, więc pojawiło się też więcej turystów, zaczęły się też pojawiać z powrotem imprezy firmowe, co w pewnym momencie zniknęło, zaczęły się z powrotem pojawiać. Więc lipiec, sierpień był na poziomie tego, co było rok temu. Czyli jakby okazało się, że cała ta ciężka praca, która była włożona w przetrwanie Molam przez te 3 miesiące i trzymanie cały czas stałych gości, jakby zaowocowała tym, że oni wrócili wszyscy z powrotem. Bo my znaliśmy te osoby, które do nas dzwoniły, które przychodziły potem z powrotem. Zresztą to były te same osoby, które wcześniej do nas przychodziły. Te same osoby z nami zostały i te same osoby potem wróciły z powrotem, kiedy my się otworzyliśmy. I jakby patrząc 1:1, trzeci kwartał był mniej więcej taki sam. Natomiast czwarty kwartał wygląda na to, że będzie znowu olbrzymim spadkiem tego, co się dzieje. Ale trwacie i rozumiem, że wasza strategia, którą wdrożyliście podczas pierwszego lockdownu, będzie kontynuowana, czy coś innego wymyślacie? Gdy my dowiedzieliśmy się, że jesteśmy zamknięci 13 marca, to tak jak mówiłem wcześniej, my byliśmy w trakcie super mocnego marca i my mieliśmy naszą małą chłodnię, tak zarzucono, że nie dało się tam przejść. My nagle staliśmy się w sytuacji takiej, że kurczę, mamy strasznie dużo jedzenia, to się nie może zmarnować. To jest nieakceptowalne, żeby cokolwiek z tego się zmarnowało. I naszym pierwszym planem było jak najwięcej sprzedać. My nie mieliśmy w ogóle pudełek, bo ja zawsze uważałem, że wszystko powinno się zjeść w Molam. My nigdy nie dawaliśmy nic na wynos. Nigdy nawet nie mieliśmy pudełek dla ludzi, którym coś zostało. Zawsze staraliśmy się doradzać tak, żeby im nic nie zostało, żeby zawsze to była ta ilość.
A potem okazało się, że to super fajnie działa. My oczywiście też stanęliśmy super na głowie, bo z super zawaloną chłodnią 13 marca nagle trzeba było sięgnąć do swojej głowy i przypomnieć sobie, jak się rzeczy marynuje, jak się pikluje, co można ukisić, co można uwędzić, co można wysuszyć, co można i tak dalej, i tak dalej. My pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy z moimi szefami, to siedliśmy razem i zrobiliśmy listę rzeczy, jak możemy przerobić wszystkie rzeczy, żeby nic nie stracić z tego, co jest w chłodni. I jedną z naszych taktyk było to, że my staraliśmy się jak najwięcej pracy dać naszym ludziom, których jakby mamy. My zawsze chcieliśmy utrzymać ich miejsca pracy, więc nasi kelnerzy jeździli na rowerach, ja jeździłem na motorze, jeden z moich sous-szefów jeździł na motorze, część osób pracowała, barmani robili prepy do koktajli, które można było kupić. To był taki nasz atak na ten lockdown numer jeden. Lockdown numer dwa, myślę, że dokładnie bardzo przypomina to nasze działanie. Zdaliśmy sobie też sprawę z tego, co ja mówiłem o kontakcie telefonicznym i o tej gościnności, którą teraz robimy telefonicznie. Jakie według Ciebie restauracje mają szansę przetrwać pandemię? Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia finansowego, to podejrzewam, że najlepiej poradzą sobie te restauracje, które są już długo na rynku, które są otwarte od 5-6 lat i skończyły spłacać leasingi. Te restauracje, gdzie właściciele są właścicielami budynku i nie płacą wysokiego czynszu. My w Molam jesteśmy w tej sytuacji, że my jesteśmy od 1,5 roku otwarci. Nasze inwestycje nie zdążyły się zwrócić i mamy wysoki czynsz, bo jesteśmy w środku miasta i nam będzie trudniej jakby to zrobić niż restauracją, które są otwarte od iluś lat, bądź są właścicielami budynków. Natomiast ja myślę, że jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi, czy to będą placki ziemniaczane, czy to będzie ramen, czy to będzie wietnamskie jedzenie, cokolwiek to nie jest, ktokolwiek, jeżeli ktoś jest przekonany, że jest dobry w tym, co robi, to powinien cały czas jakby trzymać się tego, co dobrze robi i nie spuszczać w żaden sposób ze standardów i jakości, bo jeżeli przyzwyczaił swoich gości do pewnych standardów, to ci goście bardzo szybko zauważą, jeżeli te standardy będą obniżane, jeżeli będą rzeczy robione na skróty czy obcinane gdzieś rogi. I to jest ważne, żeby każdy z restauratorów, cały czas dobrych restauratorów, ci, którzy robią świetnie rzeczy, cały czas je świetnie robią. Dziękuję Ci bardzo. I to zdanie, to jest podsumowanie, które właśnie chciałam usłyszeć i według mnie właśnie taką postawę warto mieć. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo w imieniu swoim i całego teamu, bo to jakby ja jestem tylko drobnym elementem całej tej układanki. Dzięki w takim razie. Trzymaj się, hej. Cześć, cześć.